Miałam strażacy pomknęli na Makowską Górę, gdzie tych zaginionych 12 osób poszukać, pomóc im zatrzeć poszuki na kładzie. Natomiast, aby zdążyć przed rozpoczęciem 55. tygodnia Kultury Beskidzkiej z wręczeniem nagród, bardzo prosimy, aby podeszli tutaj Państwo i przyjęli te skromne pamiątki, które mam nadzieję choć odrobinę osłodzą ten kwas, który się rozpłynął w zabobieniu. Ja już powiem Halinko, że wyciągnęłyśmy takie wnioski, że nie tylko wiek i dzięki to zdrowie, ale wprowadzimy jeszcze nową zasadę przy organizacji tegoż biegu. W tym roku po raz pierwszy zdarzyło się sporo pomyłek, sporo błędów z oznaczeniem trasy, z zabezpieczeniem. Niestety po tym okresie, kiedy przybyła część zawodników, okazało się, że druga połowa pokonała dystans zupełnie odmienny. Mamy nadzieję, że brakująca dwunastka zaraz się zjawi z nami. Wszystkich jakoś postaramy się słodko nagrodzić, natomiast w przyszłym roku postaramy się, aby zupełnie inna ekipa odpowiadała za zabezpieczenie. Bo jednak te osoby, które pozostają na trasie, na pewno nie staną na naszym podium. Mamy tutaj już wyłonionych tych, którzy podium zaszczycą. Zapraszam zatem zwycięzców biegu kobiet. Miejsce trzecie zajęła pani Maria Kowalczyk. Brawo pani Marysiu, zapraszamy na scenę. Powiem szczerze, kobiety tutaj po schodach bardzo proszę. Kinga Zielińska. A zwyciężczynią biegu kobiet została Anita Szklana. Zapraszamy na scenę, na podium. Zapraszamy. Tutaj było sporo emocji, sporo takich przeżyć, ale też miłych wrażeń. Piękne grzyby, piękne widoki, piękna trasa jako tak, tyle to oznaczenie było inne. Proszę bardzo, liczę, że tutaj dziewczyny. Gratuluję. Ja mam dla Was takie silne zadanie. Możecie podać taki największy plus. A zwycięzcą został Tomasz Skupień. Gratulujemy panowie. Tym bardziej pani burmistrzu miło nam tych mężczyzn nagrodzić, bo jak pan słyszał, obiecali, że w przyszłym roku przybędą i tak jak oto zwycięzca wskoczył na scenę. Proszę bardzo, to ten wyjdzie zaczynał nam znowu trasę w taki sposób, że już nikt nie pobłądzi. Zgadza się? Przyjemna sprawa. Będziemy zaczniemy od wicepójca trzeciego i pan Grzegorz, który teraz jest prosimy, panie Grzegorzu, proszę cię, pan jest bardzo wymagający, a myśmy wszystko lepsuli, ale tak to jest najgorsze pytanie, wiemy, jest nam bardzo źle, byliśmy przekonani, że będzie wspaniale, a wyszło właśnie tak. Po prostu rozpiszemy dokładnie względy na czerwono. Jeszcze raz wszystkich za to bardzo przepraszamy. Postaraliśmy się punktować łopatologicznie, żeby nic więcej nie popełnić. Powiem szczerze, takiego pyta w tym festiwalu nigdy nie zrobiliśmy. Na razie nie śmieszą się na koniec. Szanowni Państwo, biegaczom dziękujemy. Zapraszamy teraz zwycięzców Nordic Walking. Zaczynamy od pani. Miejsce trzecie zajęła Jolanta Hus. Miejsce drugie Barbara Fila. Brawo. Zwyciężczynią została Sabina Niecio. Brawo. Dziewczyny, chodźcie, tutaj niestety na ochronie potrzebuje, aby jakiś kierowca odjechał, bo kto powinien przystać samochód? Oba jest, pan poseł, rejestracja jest KSU-1GN2. KSU-1GN2, bardzo prosimy, aby jak najszybciej zgłosić kierowcę do samochodu.
Śląskie Dzień, te wesołe kobiety. Proszę bardzo, gratulujemy. No kobiety to po prostu zaczynają się odnaleźć. Nawet w trudnych górach i w takich spadach. I teraz na koniec mężczyźni z kilkami, którzy także pokonali całe dystansy odwagą męską i jedną kobiet. Dziękujemy. Zatem zapraszamy panów. Trzecie miejsce dają Mirosław Kraczka. Drugie miejsce Piotr Kordowski. I zwycięzcą został Piotr Ordo-Biały. Brawo, gratulujemy. Gratulujemy. I teraz muszę pana zapytać, bo dobiegł pan z takim zmęczeniem, by litry potu spływające z czoła i tak uwaga. To teraz już widzę o siebie, proszę o takie kilka słów. Jestem nadzwyczajny. No dobrze, ale słowo było, gratulujemy panowie. Ja myślę, że pan jest bardzo medialny, bo nie się nam występuje na naszym podium. Brawo, brawo, bardzo prosimy wszystkich zawodników, wszystkich kandydatów. Chodźcie kochani, chcielibyśmy teraz zrobić takie wspólne zdjęcie. Przynajmniej może taka pamiątka jeszcze dla nas będzie wzorcem. Czekamy za oczach jeszcze tam machają nam dziewczyny, 12 zawodników dalej na trasie. Cały czas będziemy śledzić, pilnować. Mam nadzieję, że teraz już nakładzie widzą i natomiast za chwilę rozpoczniemy tegoroczne TKB. Chodźcie kochani, chodźcie, robimy zdjęcie. Jeszcze, proszę sobie. Tak, to podium jest. Jeszcze będzie zdjęcie wspólne wszystkich. Zwycięzców zapraszających. Pięknie. Proszę bardzo, właśnie, panie tutaj do środka, panowie trochę z tyłu. A gdzie jeszcze zawodnicie? Kochana jestem, knie, że słyszałabym knie. Kto jeszcze zdoła dotrzeć? Proszę bardzo, tutaj każdy startujący, nie tylko osoby nagrodzone medalami z miejscami na podium. Każdy, kto chciałby jeszcze na koniec, proszę bardzo, zapraszamy także pana 066. Z tym uśmiechem i spokojem pan pokonał całe tej sali. Teraz właśnie z taką miną na entradę na kobianka zachęcamy wejść, także kolejne małżeństwo, bardzo proszę. Ta scena nam się wypełnia zawodnikami. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Jeszcze dochodzą zawodnicy. No właśnie, właśnie. A ty na ile osób pani czeka? Na jedną osobę. Na kobietę czy na mężczyznę? Jedną. Zginęła nam po drodze. Może jeszcze grzyby znajdzie? Może. Może poszła na krew. Ale wiesz, no właśnie. Panie burmistrzu, bardzo proszę też tak powiedzieć, aby na tym zdjęciu gdzieś pan się zmieścił, bo nie wiem, czy tak kadrują, to rzeczywiście ogromny. Jeszcze raz wam bardzo gratulujemy. Prosimy bardzo gorące brawa dla tych osób. Pokonali ponad 9 kilometrów. Niektórzy ćwikali, niektórzy wiedzą, niektórzy ciut więcej, niektórzy ciut mniej. Byli tak uczciwi, to się jeszcze nigdy nie zdarzyło w tak wolnej imprezie bez opłat, żeby od razu powiedzieli, skróciliśmy ją, nie chcemy nawet, aby nas oceniano. To się naprawdę bardzo rzadko zdarza. Dziękujemy, czekamy na pozostałych, a już za chwilę rozpoczęcie Tygodnia Kultury Beskidzkiej przez pierwszych wspaniałych wykonawców.